Mamy dzisiaj 20 listopada, w miarę piękny dzień roku pańskiego 2021, a ja witam Was w kolejnym vlogu. Słuchajcie, dawno nic nie nagrywałem, nie było czasu, może chęci jakichś tam czasu pokazów. W sumie na pokazach sam też nie nagrywałem. Tyle osób nagrywało, że uważam, że relacja z pokazów, z poletek doświadczalnej kukurydzy była wyczerpująco nagrana. Z tego miejsca też chciałbym bardzo serdecznie podziękować osobom, które odwiedziły, przyjechały. Naprawdę rejestracje były bardzo daleka. BMW, rejestracja NIL. Mi się kojarzy na przykład, czyli to Iława gdzieś tam warmińsko-mazurskie. Naprawdę osoby przyjechały bardzo daleko i za to Wam serdecznie dziękuję. Myślę, że na przyszły rok uda nam się zorganizować, znaczy taką mam nadzieję, jeszcze większym rozmachem tą imprezę. Rozmawiałem, słuchajcie, z... Przerzucamy sobie, bo tak jak widzicie, Boże Sobornik dzisiaj. Takie końcówki można prawie by powiedzieć. Opuszczamy. Wracając do tematu z większym rozmachem, ponieważ... firmami, tutaj, którymi rozmawiałem, będą chcieli swoich znajomych, też inne firmy maszynowe poprosić, żeby się pojawiły tutaj u nas na pokazach. Także na pewno będzie coś więcej do oglądania. Mam nadzieję, że wszyscy, którzy byli, nie byli zawiedzeni, nikt nie wyszedł głodny, nikt nie wyszedł spragniony. Tam Bordik co leci, jak widzę, z tyłu. Myślę, że jeszcze jeden rozrzutnik i będzie już gitara tutaj. A gnoimy sobie, słuchajcie, gnajmy sobie pod kukurydzę. Tu będzie na kiszonkę Hulk. A jak wiecie, ceny nawozu są jakie są. Każdy z Was wie, więc nie muszę tutaj nikogo informować. Więc taki obornik, słuchajcie, jest jak skarb na pole. Jeżeli jest dobre pH odpowiednie, to myślę, że tutaj w granicach 60 ton na hektar, w granicach tego obornika daje i mam nadzieję, że będę mógł sobie sporo ograniczyć nawożenie. Pszenica po poletkach, słuchajcie, już wschodzi, jak będzie planowała, z tegorocznym nawożeniem i po raz pierwszy siałem bezorkowo po kukurydzy na ziarno. Jest też to bardzo ciekawa sprawa. Pokażę Wam taki mały, bo to nie jest maszyna, ale nabytek nowy, który uważam, że bardzo ułatwi mi pracę, ale to pokażemy taki unboxing z Robertem dalszej części filmu. W sobotę, niedzielę, nie wiem którego jeszcze dnia będziemy, myślę, że będziemy w Nadarzynie na centralnych targach rolniczych, także jeżeli dojadę i z kimś się na pewno spotkam, to chętnie zbiję piąteczkę i pogadamy. Jak widzicie, u nas jest kukurydze, są pocięte, jeszcze zostali ci, co mają większe areały i suszą sami. Dobra, do tyłu Krzysztof. Tutaj, ale tutaj w tym rejonie, widzicie, jest już wszystko porobione. Jeszcze dzisiaj mam przyjechać kupiec po cielaki. Cena na cielaki jest bardzo dobra. Ja sprzedaję, słuchajcie, za sztukę. Akurat dzisiaj idą dwa limuzyny, ale no, wszystko jest drogie, a weźmy cenę świni, którym trzeba współczuć tym ludziom, że wszystko idzie w górę, a oni muszą produkować za grosze wieprzowinę, no, przynajmniej tutaj wołowina, no, byki, ładne byki w moich rejonach za wagę żywą płacą 11,50, to takiej ceny ja nie pamiętam jeszcze, więc przynajmniej dobre i to, pomyślał koń Rafał. Uda się jeszcze do końca listopada spokojnie coś podziałać z resztkami obornika, zaorać, umyć maszyny, wprowadzić i w końcu jakby zakończyć ten sezon. Cenny towarek, cenny. Cofniemy sobie do tyłu. No i okej. Widzimy się przy unboxingu. Słuchajcie, jak wam obiecałem, jesteśmy u mnie na warsztacie. Kamerka nie jest na głowie. Chciałem, żeby lepiej może to było widać i wyglądało lepiej. Robert z nami jest, przywita się. Pokaż gębę. Siema. Pewnie domyślicie się, co kupiłem, bo dawno chodziło to po mojej głowie. Chodziło dawno to po mojej głowie. Zobaczcie, tu jest mój łącznik centralny, oryginalny CNH, który gdzieś tam chyba po 2 latach, niestety. Tu miał taką fajną dźwignię do kręcenia. Znaczy, na dole przy ciągniku był, słuchajcie, nie wyjęty, tylko był na dół. Agregat ciężki, nie wiem jakim cudem się obkręciło z góry i było na dole to, czyli w ten sposób. To z tą kulką do wieszania wyleciało, zaparło się o zaczep, jak opuszczałem maszynę. Pękło, wyleciało, zgięło całe tutaj tą rurę. Pewnie można by tą rurę dokupić, ale tak, tutaj problemy, gdzieś się piasek cały czas dostaje, cały czas mi tutaj się
klinuje po prostu. Klinuje, kurde, czyści to trzeba co roku. W końcu kukurydza droga w tym roku jest zrealizowana, słuchajcie to. Więc robimy sobie, już zdradziłem co tu jest w środku, więc myślę, że to nie będzie taka niespodzianka, ale każdy pewnie się domyśla. Powiedziałem, o co tutaj się rozchodzi. Robert, otwieraj temat. Słuchajcie, zakupiłem sobie w sklepie internetowym Mizar. Zamówiłem w środę, w czwartek łącznik już był u mnie na miejscu, za co serdecznie dziękuję. I o, fakturka w środku pewnie jest i musimy to pewnie zdjęcić. Bardzo szybki czas realizacji, tak, jakieś od naklejki, instrukcja. Mamy i tak też dalej. Kuleczkę ładną. O, kuleczka też w komplecie jest. Przewody. Łącznik, słuchajcie, jest produkowany przez niemiecką firmę Granit, na pewno znacie tą firmę. I tak jak mówiłem, zakupiony w sklepie Mizar. W końcu będzie można wygodnie z traktora, słuchajcie, sobie regulować. Łącznik trzeciej kategorii, słuchajcie, łącznik. W przyszłości, jeżeli zakupię sobie, powiedzmy, jakiś uprawowo-siewny, który będzie ciężki i tak dalej, żeby tu nic nie pękło, żeby to wszystko chodziło jak należy. Mam nadzieję, że nie przesadziłem z wielkością i będzie to mi się pasowało. Co ciekawe, oczywiście, słuchajcie, możecie sobie nabyć takie łączniki nawet do 60. Wiadomo, że przy sprzęganiu z jakimiś tam innymi maszynami, gdzie jest para hydrauliki potrzebna, macie tylko dwie, będzie kłopot. Ale przy pługu będzie to łatwa praca, mi się wydaje, i dużo bardziej przyjemne. Pasuje jak ta tynef. Mamina. Słuchajcie, wat się odliczy. Liczby przymierzyć, dobra. Sobie orzemy. Na nowym łączniku wszystko ładnie, pięknie, wygodnie. Super to idzie. Przeorujemy obornik zgodnie z dyrektywą unijną, żeby nie śmierdział ludziom. Szybko trzeba wymieć, szybko przeorać. Zresztą jutro jest niedziela. To też za tym idzie, że będzie już z głowy. Czyli praktycznie to pora, jak słuchacie, zaorze. Plany jakby na tą jesień mam wykonane. Resztę po prostu jeszcze, póki jakiś obornik będę mógł wywieźć, będę go woził. Ale tamte pola już planowane były na wiosnę, co się uda jeszcze dowieźć do końca listopada, przeorać na zimę, to będzie już wszystko na plus. Także pokażę wam później, jak wygląda jeszcze regulacja tego łącznika z kabinki. Tak pewno wielu z was myślało, żeby takie coś sobie kupić do swoich ciągników, po prostu żeby ułatwić sobie życie, więc słuchajcie, moja opinia na ten moment, no wiadomo, że będę mógł więcej powiedzieć po dłuższym użytkowaniu. Na razie bardzo mi się podoba. Uważam, że zakup udany w dziesiątkę. Także mówię, nawet przy 60 można sobie coś zastosować. Regulacje macie z głowy. Tutaj orzemy na kukurydzę. Jak wam mówiłem, przy oborniku tu będzie Hulk. Już był 2 lata temu, był piękny po prostu. Na kiszonkę myślę, że zasieję w tym roku, bo na pewno z wielu was ciekawi po poletkach, jakie jest moje zdanie. Na pewno będę chciał zasiać 306P, która najlepiej u mnie planowała. Troszkę jest późniejsza, ale było bardzo fajnie. Kolejna sprawa, takie jakby moja rada, oczywiście każdy z was zrobi jak zechce, żebyście, tu już nie chodzi, czy to będzie majzdur, czy coś innego, żebyście jakby nie przespali zakupu nasion, bo później odmian, który chcecie, może już nie być, a mam sygnały, że niektórych odmian już jest kłopot z zamówieniem dostać. Oczywiście przyczyniło się do tego nienormalna, bo to inaczej trzeba nazwać, cena kukurydzy, bo nie jest normalna, więc w Polsce panuje takie januszowanie, że a no jest droga, to ja zasieję też. Człowiek, który nawet w życiu nie chciał kukurydzy, będzie chciał zasiać kukurydzę, bo można było na niej zarobić. Tylko żeby nie było, to słuchajcie, w drugą stronę, że nawozy drogie,
Nasiona też nie tanie. A będzie po 450 zł za okrąg, bo taka sytuacja może mieć miejsce. I przed tym was przestrzegam. Ja wiadomo, że sieję dla bydła i na ziarno też, ale jest to też zawsze poparte u mnie tym, że w przypadku, gdyby jakaś susza była, jakaś klęska, zawsze mogę ściąć więcej tej kukurydzy, która przeznaczona była na ziarno i potrzeby bydła żywieniowe sobie zapewnić. Ale tak jak mówię, to już jest... praktycznie nie wszyscy jeszcze ścieli, a tutaj już takie zamówienia, co słyszę, rozmawiam, są na nasiona, więc moja dobra rada, radziłbym szybciej się w te odmiany, których tych hodowli, które was interesują, żebyście już sobie zaczęli się tym zajmować. Zawsze zamówione, później macie z głowy i tak dalej. Także na pewno będzie 306P. Co jeszcze? Jaka jeszcze odmiana? Może 23M, bo jest stała w klonowaniu. Podejmiemy decyzję. Myślę, że w przyszłym tygodniu przyjedzie Tomek i będziemy rozmawiać o ten temat. Będę się starał, żeby na poletkach były wcześniejsze odmiany, żeby te poletka, tą imprezę było można zrobić, słuchajcie, wcześniej, żeby było cieplej, wcześniej pszenicy zasiać i tak dalej. Też jakby pierwsza impreza, która była we wrześniu, była najbardziej jakby ciepło, najbardziej było miło, jakby, jak wiadomo, pogoda dopisuje, chociaż w tym roku też nie była zła, ale mówię, wcześniej można zasiać pszenicę i to też widziałem, niektórzy jeszcze kilka dni temu sieli. Myślę, że też będzie, uda się tę pszenicę, chyba że mrozy jakieś takie wyskoczą. No ale no tego nikt nie wie. Słuchajcie, także mówię, prosta regulacja. Jeżeli wracając do tego zakupu, w końcu będę mógł grubera zapinać, jakichś klocków nie podstawiać drewnianych i tam innych historii. Łatwo. Czy bruzdę wyorać sobie, czy między podnosisz, ten las chyba zostaje bardziej. Chociaż tutaj reguluję sobie na harze, ale myślę, że też będzie to pomocne. Tutaj zobaczcie, mamy taką ziemię dość sztywną. Całe bryły są, ona taka zbita, twarz jest, ale urodzajna. Tutaj są takie małe przeplony na górce, taki suchy rok. Z drugiej strony piaseczek, taki duży dół. Ale tutaj kukurydza zawsze dobrze się udaje. Nawet część drugiej klasy tutaj wchodzi, także one widać, posłuchać po ciągniku nawet. Jeździmy sobie 1500 obrotów. Jak wszystko najbardziej lubi. Słuchajcie, tam, żeby nie było za długo. O, jeszcze muszę wyregulować, słuchajcie, ciśnienie tutaj na zaworach, bo za szybko, za duże ciśnienie jest, nie? Za szybko opuszczę, za szybko podnoszę, ale podelikatnie wezmę, zobaczycie. O, tak, w ten sposób. Gdybym szybko wziął, to zobaczcie. Przewody muszę sobie przesunąć, bo gdzieś tam nie przyczepię. Ale i takie to działanie. I tym miłym akcentem żegnam się z wami. Mam nadzieję, że czymś tam doradziłem i też będziecie mogli sobie coś podobnego u siebie w traktorze zamontować. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym vlogu, a być może w nadarzeniu. Do zobaczenia, hej!